przed Państwem w programie Szachy dla debili Filip Puzyr! Tak jest! Cóż za zaskoczenie! Wielkie brawa, Piotr! Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, Gdańsk, pierwsze pytanie, bardzo ważne. Czy ktoś poza mną jest dobry w telepatię? Nie, no w sensie, na pewno wam się zdarzają takie codzienne, telepatyczne sytuacje, że myślicie o kimś, ta osoba dzwoni w tym momencie? Zdarza się, prawda? Ja już powiem wam, pierdolę, nie odbieram, bo jak masz telepatyczne połączenie, to na chuj dzwonisz. No naprawdę, ostatnio tak właśnie miałem, nie? Myślałem o kimś intensywnie, patrzę, dzwoni, odrzucam połączenie, ale się tam łączę telepatycznie. I się na pocztę wjebałem, bo ja do niego, on do mnie. Ja potem się dzwoniliśmy. I powiem wam, wziąłem tę fotowoltaikę, zadowolony jestem, bo... Tak, bo to można odrzucać połączenia, tam sprawdzać numery, skurwysyny was telepatycznie dojadą, naprawdę. Wszędzie są. I też zacząłem się zastanawiać, czy to jest jakby jedyny możliwy rodzaj telepatii, nie? Czy może być tak, że moja myśl pojawi się w losowej głowie jakiegoś człowieka gdzieś na świecie. Że jakiś tam Eduardo będzie sobie w Kolumbii, zapierdalał w klapeczkach, zadowolony z życia i nagle ma takie... Ziobro, ty kurwo jebana! Que pasa? Que zobro? I... Ale człowiek ciekawy świata, wraca do domu, wpisuje w Google i ma takie... Zobro la puta madre. Interrumpira tortura la familia del señor Stonoga. Zobro tu mierda, Polaku. Jak nie trudno się domyślić, hiszpańskiego uczyłem się z Narkosa. Tak, nie, doskonałe źródło wiedzy, tylko teraz na wakacjach jestem w stanie bez problemu opierdolić 200 kilo kokainy, ale o drugi ręcznik nie poproszę. Brakuje mi słownictwa. Miałem taką niezręczną interakcję, tam podbijam do gościa, mówię: Me llamo Felipe Gabriel Puzir. Yo soy pantito. Plata o plomo. A on mówi: plata, plata, toilet 1 euro. Nie no, sorki w ogóle, że ja tak o polityce wyjechałem na starcie, bo wiem, że jest wieczór, człowiek właśnie chciałby się zrelaksować, a nie słuchać o tych chujach, ale ja szczerze mówiąc interesuję się polityką, no i też dosyć szybko zacząłem, no i nie ukrywam od pana Janusza, no w sensie, jestem byłym korwinistą, no, dobrze to przyjęliście, jak większość, tak jest, to jest trądzik polskiego mężczyzny, moi drodzy, z tego trzeba po prostu wyrosnąć. Zacząłem ten żart w Białymstoku i tam siedzi takich czterech łebków i mówią takie: co byłem, co kurwa byłem, co byłem, co się stało, pan Janusz nie żyje? Nie no, jak byłem młodym chłopakiem, to po prostu to do mnie trafiało, nie? Bo Korwin tak mówił prosto, bezpośrednio. Kiedyś mu redaktorka zadała pytanie: panie Januszu, jak zmotywować młodych ludzi do pracy? I on mówi: proszę pani, jak mówił jego ekscelencja, Adolf, do pracy motywuje głód. Ja mówię: tak jest, panie Januszu. To głód motywuje do pracy, żadnych kanapek do roboty. Człowiek głodny jest głodny sukcesu. Człowiek głodny będzie na ten sukces zapierdala. I minęło parę lat i się okazało, że ja w ogóle nie lubię zapierdalać. Jakby to zupełnie nie jest moja rzecz. Też, żeby nie było, nie jest tak, że nie próbowałem ciężkiej pracy, bo próbowałem. Wiele lat robiłem w reklamie. W sensie, ja kopałem dziury pod słupy na billboardy reklamowe. Ciężka praca. Ciężka, naprawdę. I tam sobie zawsze umilałem czas jakimiś wywiadami z Korwinem, wiecie, podcastami. I mam dla was ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, że Korwin, mimo dość słusznego wieku, jest tam wciąż bardzo aktywny seksistowsko. W sensie, nie no, chodzi mi o to, że Korwin ma jakieś niezrozumiałe dla mnie powodzenie u kobiet, nie? On ma jakieś młodsze partnerki, 9 dzieci. Na jakimś etapie zacząłem się zastanawiać, jak wygląda seks z Korwinem. W sensie, czy on rucha tak samo jak gada? Czy to jest... A teraz przejdę do
słynnej minie tego rwi. Nie ma dowodów, proszę państwa. Nie ma dowodów, że Arnold się tam wyjedzie. Nie ma żadnych. Nie ma żadnych. Przepraszam. Młoda damo, czy szczytowałaś? Czy szczytowałaś? O Boże, Janusz, chłopie. Jak ja szczytowałem. Jak ta twoja partia, tak na 4,7%. Półtora minuty tego dziada udaje, nie mogę tchu złapać. Ja nie wiem, jak on tak pierdoli przez całe życie. To jest niemożliwe. To jest niewykonalne, naprawdę. Nie no, też zacząłem tak się zastanawiać, co myślę, no... W sensie, są pewne podobieństwa między zawodem polityka a komika. Tak mi się wydaje, nie? Że gdzieś jest ten wspólny grunt. Mi się wydaje, że to jest zawsze jakaś taka niezaleczona trauma z dzieciństwa. I ja długo szukałem swoich, powiem wam, że znalazłem, bo ja trenowałem judo od dzieciaka. Jak się jest sportowcem, to co pół roku trzeba odnowić książeczkę zdrowia sportowca. Pewnie tam kojarzycie ten motyw. Trzeba dostać pieczątkę zdolny. I tak się składa, że te pieczątki w Gdańsku, na ulicy Lęborskiej, wbijał lekarz, który trochę za bardzo lubił swoją pracę, jeżeli mam być szczery. W sensie teoretycznie wszystko mieściło się w ramach badania lekarskiego, ale on to robił bardzo długo, bardzo powoli, i mówił takim niskim, creepy głosem. Mówi: o, za moment zbadam twoje jąderka. Ja mówię: okej, czy przez ostatnie 5 minut trzymałeś je hobbystycznie? Tak? To chcesz mi powiedzieć. Nie no, to było dosyć pojebane, bo od tego typa trzeba było dostać pieczątkę zdolny. I jak się nie chciało robić gały, to się stawało zdolny, ale leniwy. Nie no, w sensie, nie trzeba było robić gały, no, nie trzeba było robić gały. W sensie, ja też nie mam jakiegoś porównania za bardzo, ale mi się zdaje, że jak na molestowanie, to było całkiem okej, okay, no tak, do przeżycia po prostu. I to na NFZ? Moi drodzy, ja się zastanawiam, jak ten chłop prywatnie molestuje. I przyznam, że kiedyś zajrzałem na jego stronę, na znanym lekarzu, miał tam tylko jeden komentarz. Lekarz czysty, pachnący, połyka, nie grymasie. Są zadowoleni klienci, co mi do tego, prawda? Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie można znaleźć tego typu komentarze, no to były takie strony jak Roxa, Odloty, prawda, tam mi koledzy mówi, w sensie strony, gdzie ogłaszają się prostytutki. I nie wiem, czy wiecie, że tam również można znaleźć anonsy mężczyzn. I to wcale nie są jacyś adonisi tam dwumetrowi, z półmetrowym chujem, nie. Zwykłe polskie chłopy po 40, lekki brzuszek, fifol tam też. No w sensie, no nic szczególnego, po prostu. I rozjebała mnie cena. Godzinka tam 15 zł, to jest autentyk. Możecie poszperać w necie, ale od siebie wam tylko powiem, że w tych pieniądzach lepiej nie poruchacie. To możecie zapomnieć. Możecie zapomnieć. Ja nie pamiętam imienia tego lekarza. Ono mi jakoś wypadło z pamięci, ale zapamiętałem nazwisko. To był doktor Polak. Trzeba pójść po zgodę do doktora Polaka. I może na potrzeby tej historii przyjmijmy jakieś imię, może Sydney. Sydney to jest dobre imię dla lekarza. Chcę, żebyście zapamiętali, że w latach 90. w Gdańsku molestował doktor Sydney Polak. Nie no, w sensie to było stresujące, bo nigdy nie wiedziałeś, czy padnie dzisiaj na ciebie, czy jesteś za stary, za młody, czy się ubrałeś wyzywająco. Był stres. Pamiętam, że kiedyś czekam w tej kolejce, nie, i obok mnie taki ziomeczek, zrelaksowany, wyjebane jajce. Ja mówię: stary, a co ty taki rozluźniony przed Polakiem? A on mówi: dzisiaj mnie nie rusz. Nie podejdzie nawet, nie ma chuje, nie ruszy, nie mówić. Ja mówię: jak tego dokonałeś? 3 tygodnie jaj nie myłem. Nie wie jak skurwysy. No nie podejdzie. Mówić. Tylko drzwi się za nim zamknęły, słyszę: wytrawne. Nie no, szczerze mi zapadło w pamięć jedno badanie. On tak się zapatrzy na tego mojego gładkiego, małoletniego chuja. I mówi: o, widzę, że napletek już się podwinął. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Sydney Polak. Wspaniały wokalista, jeszcze lepszy ortopeda, naprawdę. Polecam człowieka. Ja dosyć często chodzę do lekarzy, tam nogu mnie nie łapią za jaja, bo to diabetolodzy są. W sensie
mam cukrzycę i cukrzyca to jest bardzo pojebana choroba, bo największe zagrożenie dla cukrzyka, nie? To jest jak ci tam spada cukier poniżej 40, jesteś na granicą dlenia, jak zjedziesz, nikt cię nie znajdzie na czas, no to się naprawdę może źle skończyć. I w tej krytycznej sytuacji jedyne, co mnie może uratować, to jest coś słodkiego. W sensie, prawie umieram, serniczka sam muszę opierdolić, więc wszystko git. No nie ma tak w innych chorobach. Nie ma czegoś takiego, ja pierdolę, zawał, masuj stopy, whisky stolowy. Będzie dobrze. Nie, to cukrzyca to jest dziwna choroba, aby też nakładnie mi do głowy, że trzeba być czujnym, bo cukrzycy mogą być wszędzie i bardzo jest trudno odróżnić osobę pijaną od osoby, która jest na skraju zjazdu z powodu niskiego cukru. I nie wiem, czy wiecie, że właśnie cukrzycy często trafiają na izby wytrzeźwień normalnie. Co jest też zrozumiałe, bo wyobraźcie sobie tę sytuację w praktyce. Powiem władzo, kurwa, żelki jakieś. Prince Polo, cokolwiek. No kurwa, zjadłem chuj, tak? Zjadłem, to leżę. Nie no, zjarane, najebane na wytrzeźwiałkę, normalnie. Ale mi nakładli do głowy, że trzeba być czujnym. Ja naprawdę wszędzie widziałem cukrzyków. Pamiętam, jakiś żul najebany leży pod płotem. Mówię, spokojnie, jest pan w dobrych rękach. To może być cukrzyca. Co mnie kurwa kujesz, debilu? O co ci chodzi? No wie dobrze, tym razem pana zostawię, ale Prince Polo na wszelki wypadek. A ja masz princesy kokosowe? Zastanawiałeś się kiedyś, skąd się biorą grubi żule? To ja chodzę, słodycze im rozdaję, ty ją skurwysyny, no. Takie są konsekwencje. Naprawdę, wszędzie, wszędzie widziałem cukrzyków, pamiętam, Władcę Pierścieni oglądałem. Mówię, Frodo, chłopie, zmień diabetologa, bo to jest stopa cukrzycowa jak chuj, że jak ty chcesz na tym do Mordoru dojść, to ci ujebią przy Rivendell i tyle z tego będzie. I stopa cukrzycowa to jest ogólnie, no, to jest jakaś perspektywa dla każdego cukrzyka, że musisz mieć z tyłu głowy, że istnieje taka szansa, że kiedyś, gdzieś w przyszłości mogą ci upierdolić kawałek nogi. Ja tak zacząłem kminić, mówię, no dobra. To się upierdalają mi tą nogę i jakby co się z nią dalej dzieje. To jest dalej moja noga? To jest, jaki jest status prawny mojej upierdolonej nogi? I byłem taki lekko dziabnięty przy piąteczku, zadzwoniłem do mojego ziomka prawnika. Mówię, Mati, hipotetyczna sytuacja. Upierdalają mi stopę. To jest dalej moja stopa? A Mati też już lekko dziabnięty przy piąteczku. Mówi, to jest kurwa twoja stopa, nic im nie oddawaj, ja już jadę. A Mati... dobry papuga, no także jakbyście chcieli namiar, to nie ma problemu. No i tak zacząłem kminić, no dobra, no wiadomo, no upierdolą mi tą stopę, można klasycznie wjebać formalinkę, postawić na wejściu, dzień dobry, witam serdecznie, była tutaj, jest tutaj, czary-mary. Ale pomyślałem, że może jakieś takie praktyczne rozwiązania bym wprowadził bardziej. Więc pomyślałem, że ci Jehowi, nie? To oni zawsze mają ten problem, że im ludzie zatrzaskują drzwi przed nosem. Pierdolił, dzień dobry, chciałbym wam porozmawiać o Jezusie. Albo bym tam do tego Ilona Maska przedzwonił. Mówię, Elon, jest sprawa, słuchaj, chciałbym być pierwszym człowiekiem, który postawi stopę na Marsie. I bym siedział potem przed telewizorem z dziećmi, z browarem. Widzisz, synek? Widzisz? Może coś osiągnąć, pierdalając za dużo snickersów? Normalnie. Ale tam, szczerze mówiąc, się zainteresowałem trochę tematem. Wpisałem w Google, co inni ludzie zrobili na moim hipotetycznym miejscu. I tak się składa, że pewien 26-latek z Colorado zaprosił znajomych i wpierdolił swoją stopę na grilla, moi drodzy. Tak jest, to się wydarzyło, są zdjęcia na Reddicie, możecie też poszukać. I okej, może to jest tam trochę obrzydliwe, ale z drugiej strony. Lecicie nad Andami. Rozjebał się wasz samolot. Najbliższa akcja poszukiwawcza, no macie akcję poszukiwawczą na NFZ, nie? Także chuj, 8 tygodni to jest minimum. Zbyszek, coś tam jeszcze harcie, ale kurwa, no już wiadomo, że nic z tego nie będzie. Wpierdalacie Zbyszka, czy... Kto wpierdala Zbyszka? Proszę taki lekki oklas. Okej. Większość ludzi opierdoli Zbyszka. A tak się złożyło akurat, że tam z tyłu w samolocie były te takie saszetki z solą, nie? To doprawicie sobie, czy nie wypada? Nie, no przepraszam. Przepraszam, jeżeli kogoś tam urażają, w sensie, jeżeli kogoś to obrzydza, może są jacyś weganie w ogóle na sali, ktoś jest weganinem? Nie chce się... Nie, pewnie są, pewnie myślicie sobie teraz, że będą te żarty takie, co tam ludzie często w internecie piszą, nie? Że tam, co jest najtrudniejsze w byciu weganinem? Powiedzieć starym, że się lubi wpychać marchewę w dupę. Piszą ludzie takie brednie. Tak, no.
Nie no, moim zdaniem to jest dobra, etyczna decyzja. Naprawdę, ja uważam, że to jest dobra decyzja. Ja też bym chciał być weganinem, ale jakby lubię wpierdalać mięso. Więc stwierdziłem, że jeżeli przekonam jedną osobę do bycia weganinem za mnie, to tak samo dobrze, jakbym sam był weganinem. Nie? Przekonałem już 3. Także jestem 3 razy lepszym człowiekiem niż statystyczny weganin. Wszystkie to córki mojej kuzynki, także jest wkurwiona jak sam skurwysyn. Ale trzeba zaczynać wcześniej, moi drodzy. Trzeba zaczynać wcześniej. Nie no, ja tak z takich jeszcze innych dziwnych przypadłości mam ASMR. Kojarzycie ASMR? Tak. Tak? Proszę, a z czym cię kojarzy ASMR? Z dźwiękami, tak. Bo ASMR to jest... To się fachowo nazywa automatyczna odpowiedź meridianów czuciowych. I to jest powszechnie znane jako orgazm mózgu. I to jest takie uczucie przyjemnego mrowienia... Kurwa, jak wam to dobrze zobrazować. Kojarzycie to druciane gówno do masowania głowy? To takie coś, tylko bez tego gówna. W sensie, każdy ma jakiś swój trigger, jeżeli masz ASMR, coś, co powoduje właśnie jakiś konkretny dźwięk, jakiś szelest, stukanie, szmeranie i dla mnie to jest mlaskanie. Ja potrafię słuchać, jak chłop przez 3 godziny na YouTubie mlaszcze do mikrofonu. Co niestety oznacza, że czasem jak słucham Korwina, i on tam... Kobiety są 16% mniej inteligentne od mężczyzn. Ja mówię, Boże, Janusz, nie przestawaj. Orgazm mózgu. Jak dotąd niewidzialna ręka rynku nie była dla mnie szczególnie łaskawa. Nie jestem jakimś za bardzo popularnym komikiem. Dzisiaj jest was sporo, ale ja jeżdżę po tych tam pipidówach wszystkich i naprawdę muszę walczyć o każdego widza. Tam się zawsze dodaję do tych grup lokalnych, nie? Tam taniej kupię, drożej sprzedam, Wałbrzyk i okolice, nie mówcie w urzędzie skarbowym. Tak? I przez to, że dużo jeżdżę po kraju, to jestem w 600 tego typu grupach z całej Polski. Ja jestem na bieżąco z całym handlem wymiennym w Polsce. Jak ktoś chce opierdolić sweter pod Stargardem, to ja o tym wiem. I dzięki temu ostatnio obserwowałem akcję poszukiwawczą pewnej papugi z Będzina. W Będzinie komuś spierdoliła taka jebitna, kolorowa ara, nie? I na tej grupie cały Będzin się zaangażował w poszukiwania i tam ludzie piszą dopiero co na Statoilu ją widziałam. Chuja tam widziałeś na Statoilu? Nie wiesz, kurwa, jak papuga wygląda? Pewnie się gołąb kredek nażar. U mnie dopiero co na Wyczółkowskiego leciała. A gówno tam na Wyczółkowskiego. Ja dopiero co z nią pazury umarzane robiła. I tam się Będzin przekrzykiwał, nie? A ja się zastanawiałem, co miały w głowie te nasze biedne, szare, polskie gołębie. Jak koło nich na gałęzi usiadła taka jebitna, kolorowa ara. Mi się wydaje, że to było coś w stylu... Szkurwa. Ale się nie muszą tak pederaści obnosić! Tak. Nie, ja poza wszystkim to jestem raczej takim dosyć stereotypowym mężczyzną. Lubię takie typowo męskie rozrywki, tam sobie w piłkę gram, w B-klasie. Tak, gram w ostatniej drużynie, ostatniej ligi w tym kraju i nie łapię się do składu. To jest, powiem wam, dosyć upokarzające. To jest tak jak... Robicie tą sałatkę z resztek, nie? I macie tego takiego ogórka, z jednej strony podgniły, z drugiej pomarszczone, ale jeszcze do odpierdolenia. Odkrawacie to zgniłe, wyjebujecie do śmieci, to jestem ja. To jest moja pozycja w polskiej piłce nożnej. I przez to, że rzadko mam okazję zagrać, no w oficjalnych rozgrywkach, to sobie założyliśmy z kolegami drużynę w PL3. Może kojarzycie PL3, piłkarska liga Trójmiasta. Żeby nie było, jesteśmy profesjonalną ekipą, nazywamy się Hitachi Telewizory Hotelowe. Mamy sponsora, łoży poważne pieniądze, 500 zł na sezon, moi drodzy. Ale mieliśmy ostatnio historyczną szansę. Historyczną szansę na awans z 4. ostatniej do 3. piłkarskiej ligi Trójmiasta. I na ostatnim treningu przed meczem kapitan nas wziął tak w kółeczko, mówi: panowie, to jest nasz moment. Nie możemy tego spierdolić. Robimy zrzuty na sędziego. Inwestycja była następująca. 2 razy po 50 zł za 2 karne i krata browarów dla bramkarza za to, żeby nie puścił. I przyjeżdżam do tego chłopa z browarami i mówię: stary, właściwie dlaczego ty się zgodziłeś? Ty jesteś informatykiem. A on mówi: mordo, ja nie będę miał drugiej takiej szansy w życiu. Ja chcę poczuć, co to jest polski futbol. Robimy to w chuj. I wybiegamy na boisko, mija 10 minut, przegrywam już 1-0. Więc tam podbiegam do sędziego, mówię: panie sędzio, ogarniemy. On mówi: dobra, jest. Wbiegłem w pole karne, potknąłem się o własną nogę, złapałem się za kostkę, zrobiłem fikołka, jest 11. Stawiam piłkę, robię 3 pewne kroki do tyłu
I kiwam tam temu chłopu, mówię... Lewo. A mówię, ale lewo strzelasz, czy mam się lewo rzucać do chuja? Myślę sobie, zajmę w środek. No typ jakoś to ogarnie, nie? I rozpędziłem się, potknąłem się na kępie, prawie się wyjebałem na ryj i dosłownie tak końcówką palców musnąłem tę piłkę. I ona się tak toczy powoli do tego typa. On patrzy na tę piłkę, na mnie, na te browary. I ona się zatrzymała przed nim. Centralnie nie doleciała do linii bramkowej. Na tym etapie przegrywaliśmy już 2-0. Więc przybiegam do sędziego, mówię, panie sędzio, by się trzeba było dokupić. A on mówi, no, teraz to 500 płatne z góry. Ja mówię, chłopie, przecież my nie mamy takich pieniędzy, o czym ty pierdolisz? Mówi, gówno mnie to obchodzi, 500 płatne z góry, albo nie ma karnego. I największy kaban od nas, nie, wziął, zebrał ten hajs po ławce rezerwowych, wziął go w garść i jak sędzia gwizdnął coś przeciwko nam, to biegnie, krzyczy tam, ty chuju zajebani, nic nie było, zajebieć, i mu wciska w tę kieszonkę od kartek. Zremisowaliśmy 2-2, dalej gramy w czwartej lidze. Także inwestycja się opłaciła, ale też chłopaki, muszę powiedzieć, bardzo spoko się zachowali. Oddali nam skrzynkę, butelki, to jest 20 zł, mamy na dwa rożne w tym sezonie. Nie no, ja lubię właśnie piłkę nożną na takim najniższym możliwym poziomie. Nie tam, szczerze mówiąc, gila ta Liga Mistrzów, ta Ekstraklasa. Ja lubię właśnie A klasę, okręgówę, B klasę, to są prawdziwe męskie emocje, moi drodzy. Mój tata właśnie był piłkarzem, grał na takim poziomie i kiedyś jego drużyna, Ex-Siedlce Gdańsk, wylosowała w Pucharze Polski Lechię. Mój stary grał z Lechią na prawdziwym stadionie. Mi to rozjebało głowę. Co więcej, tuż przed przerwą strzelił bramę z wolnego. Na 7-1. Ale strzelił. Strzelił. I w tym momencie cały stadion zaczął śpiewać jechać z kurwami, Lechiko, jechać z kurwami. Ja miałem 10 lat, ja nigdy nie byłem na meczu. Miałem takie... Jakimi kurwami? Przecież to mój tatuś jest. Dlaczego ci panowie tak brzydko śpiewają? Ale w przerwie podbili do mnie starsi koledzy z podstawówki. Mówią, ty puzyr, ty kurwa, ty. Za kim ty jesteś? Za tymi frajerami przyjezdnymi? Ja mówię, tym samym tramwajem jechaliśmy. 12. Czy za naszą Lechiką kochaną normalnie? Myślę, że tatę kocham, ale do szkoły trzeba chodzić. Po przerwie ze wszystkimi tam jechać z kurwami. Przerażony wracałem do samochodu, naprawdę, łeb w dół. Ojciec mi zatrzaskuje drzwi przed nosem, mówi, no co ty synek, z kurwami będziesz jechał? Spierdalaj na tramwaj. Tak. O, dziękuję. Ja to właśnie wyszedłem na takiego raczej dosyć stereotypowego mężczyznę i też algorytm Google'a ogarnął to na mój temat, bo ja ciągle dostaję jakieś reklamy męskich gadżetów dla prawdziwych mężczyzn. Ostatnio wyświetliła mi się reklama noża Powerblade, nóż, który nigdy się nie tępi. Możesz nim pokroić chleb, potem cegłę, potem znowu chleb. I typ normalnie kroi cegłę w plastry. Ja mówię, co to jest, ja popierdolone Carpaccio. Ja nigdy w całym swoim męskim życiu nie miałem potrzeby pokroić cegły. Trzeba przyznać, że byłaby to bardzo męska kanapka. Chleb z cegłą. Nie no, wyświetliła mi się też reklama pistoletu hukowego Gantor 3000. Gantor 3000. 100% realizmu, żadnych konsekwencji prawnych. Ja mówię, czy to jest reklama wasektomii do chuja? Strzelaj ślepakami już dziś. Tadada. Nie no, pokazywali, jak Gantor 3000 sprawdza się w prawdziwym życiu. Bo ujęcie z kamery przemysłowej, jak prawdziwy złodziej wpierdala się do prawdziwego mieszkania. Wiem, bo miał taki pasiak jak Daltonowie z Lucky Luke'a, opaskę na oczy i wór przerzucony przez ramię. Wpierdala się. I pierwsze, co zajebał, to był radiobudzik. W sensie, ja nie wiem, czy chłop miał na rano do roboty po prostu, ale to jest bardzo dziwny fan. I w tym momencie wjeżdża pan domu uzbrojony w pistolet hukowy Gantor 3000, napierdala fikołka, strzela mu 3 razy prosto w klatę, nic się nie dzieje i ten typ spierdala. W sensie, gdyby mi ktoś strzelił z 2 metrów prosto w klatę i nic by mi się nie stało, to bym stwierdził, że jestem kurwa kuloodporny i rozniesę tę budę. Wiecie, kto na pewno nie był kuloodporny? Jan Paweł II. Tak.
Nie no. Oglądaliście w ogóle ten dokument, co tam wyszedł ostatnio? Nie? Ja powiem szczerze, że też to odpuściłem, bo co to jest w ogóle za news? Papież wiedział, słyszeliście? Papież wiedział! Ja kurwa wiedziałem! Ja wiedziałem o pedofilii w kościele, byłem tylko skromnym ministrantem. Kurwa. Nie no tam... Też przepraszam, jeżeli kogoś urażają tego typu żarty, bo tam ludzie mi często piszą w internecie. Taki mądry? Taki mądry jesteś? Z islamu się pośmiej. Jak taki mądry? Proszę bardzo, to jest wolny kraj, dla mnie żaden problem. Islam. Można. No. Nic na mnie nie macie. Nie no. Był ostatnio u nas ten w ogóle z wizytacją, ten cesarz wolnego świata, nie? Ten Joe Biden. Tak, był. I nie wiem, czy w ogóle wiecie, jakie dwa nazwiska padają za każdym razem, jak przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych od 89 roku. Jakie? Wałęsa? Nie chuja, moi drodzy. Robert Makłowicz i Janusz Dzięcioł. Zwycięzca pierwszej edycji Big Brothera. Filary polskiej demokracji. Nie no, wiadomo, to papież i Wałęsa. Czyli w oczach wolnego świata reprezentują nas obrońca pedofilii i donosiciel. Zajebiście. Nie no, tak szczerze. No w sensie, szczerze mówiąc, ja nawet lubię i papieża, i Wałęsę, tylko ja uważam, że oni powinni jakoś tak bliżej się trzymać, nie? Jakby oni więcej czasu razem spędzali, to może papież by doniósł. A o Wałęsie nikt by się nie dowiedział. Proste rozwiązanie. Nie no, po prostu, ja uważam, że to są wielcy ludzie. To są wielcy ludzie, tylko wielcy ludzie na ogół po prostu nie są święci. Nie ma świętych. Mahatma Gandhi miał w zwyczaju sypiać ze swoją praprawnuczką, żeby udowodnić samemu sobie, że da radę jej nie wyruchać. To jest autentyk i on jakby się tym chwalił. To nie są żadne tajne akta psiej agencji. Zastanawiam się, czy kiedyś, kurwa, mu się nie udało na przykład. Miał takie... A idź! Dobra, jutro spróbujemy znowu. Kurwa! Coś nie jestem w formie. Nie, po prostu wielcy ludzie nie są święci. Ja nawet wierzę, że papież miał dobre intencje. Bo mi się wydaje, że on wierzył, że pedofilię to można tak przemodlić, przeklęczyć, przeprosić i że Bóg zdejmie z ciebie to brzemię. No nie chuja, no bo modlitwa nie działa w każdej sytuacji. No. Wiem, bo się dużo modliłem w swoim życiu. Bóg ma swoje specjalizacje. Pamiętam, kiedyś na autobus biegłem spóźniony. Szybko 3 zdrowaśki, żeby się spóźnił. I spóźnił się! Bóg wysłuchał moich modlitw. Wydaje mi się, że miał wtedy takie jebać tych cweli, którzy spieszą się do pracy. Fifi to jest mój człowiek, noga z gazu. Tak to widzę. Bo ludzie tak narzekają teraz, nie? Strasznie na tą pedofilię w kościele. Strasznie narzekają, moim zdaniem też niepotrzebnie. Bo kurde, no lepiej w kościele niż jakby gdzie indziej miała być. No. Co byście woleli w przedpokoju mieć problem pedofilii? Wychodzisz w nocy się wycikać, patrzysz, chłopci dziecko ruchą. Jezus, Mary. Boże, patrz, Marzena, chodź, zobacz, co się dzieje, patrz. Zobacz. A tyle się trąbi w mediach o problemie pedofilii w pomieszczeniach z linoleum. A to człowiek nigdy nie myślał, że go to dotknie. Już, kurwa, łapy precz. Zostaw, jakżeś tu wlazł w ogóle, gnoju. A on mówi, kominem się wjebałem i spierdala przez ten komin. I wtedy podchodzisz do dziecka i mówisz, widzisz, Michać? Widzisz? Taki właśnie Mikołaj przychodzi, jak jesteś niegrzeczny. Nie trzeba klaskać. Nie no, ja w sensie przyjechał do nas ten właśnie Joe Biden i ja szczerze mówiąc uważam, że jest pora na świeże nazwiska. Świeże z tylu wspaniałych, wielkich Polaków. No czekam, aż przyjedzie następnym razem, zacznie przemówienie. We will stand strong with Ukraine. Strong. A 6-time world's strongest man. Mariusz Pudzianowski. Yes. Who even after coming second in balls would never give up. Nawet jeśli to i tak nie dałoby nic. Przekażemy artylerię o zasięgu dłuższym niż pamiętny skok Adama Małysza z Wimingen. And we will be brave. Brave as great Polish man. Paweł Jumper.
who was never afraid of gravity. On his bike from pierwsza komunia. Świeże nazwiska. Świeże nazwiska. No znów, szanuję papieża, bo trzeba jedno przyznać. Papież ma w chuj ciężką robotę. To jest bardzo trudna praca. W sensie jesteś zastępcą Boga na ziemi. Jesteś centralnie, jesteś jakby głównym człowiekiem. Jesteś król, nad tobą jest tylko sam Pan Bóg. Wyobraźcie sobie, jakie wy byście gówno w robocie odpierdalali, gdyby się okazało, że wasz przełożony nie istnieje. Ja lubię papieża, bo... No bo, kurde, on był gangsta w chuj. Trzeba przyznać, no to ty był... Taką trzeba mieć pewność siebie. Przyszli do niego po konklawę, mówią: Karol, wybraliśmy ciebie. Będziesz najważniejszym człowiekiem na ziemi. Co na to, Karol? Dajcie czapkę i czerwone buty. Robimy to. Jaką trzeba mieć pewność siebie, żeby wyjść na przed plac świętego Piotra pewny? Tam było 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi. Wychodzi papież. Sancte Romanae Ecclesiae. Zróbcie hałas. Papież był gangsta w chuj. Ludzie myślą, że on tam zbija piątki ze świętym Piotrem. Chuj, on śpiewa w anielskiej scholi z Tupakiem. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Michael Gospel! O, w moim umiłowanym Krakowie też mieliśmy getto. Papież był gangsta w chuj, ne? Nawet do niego strzelali. Tak, w sensie, myślę, że tam Tupak do niego podbił. Yo, Pope, przyjąłem 9 kul. W swoim życiu przyjąłem 9 pierdolonych kul. A papież na to? Ja tylko 2? Ale jeszcze ludzie mają. Chociaż trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do innych znanych polskich gangsterów, Jan Paweł II nikogo nie wsypał. Tak jest. Trzeba szanować małe rzeczy. Poza tym ja, szczerze mówiąc, to największy szacunek mam tam do tego Niemca, nie? Nie, ja mu ufam, bo on przyszedł, wyszedł tam, mówi: pozdrawiam wszystkich Polaków. Pierdolę to gówno. Tak jest. Ja też umiem jeszcze jednego papieża udawać. Może zgadniecie, który to jest. Nie kojarzycie? To jest ten Pius III. Nie, dobra, już myślę, że to jest pora, żeby skończyć ten drażliwy temat. Tak jest. Znak od Boga. Znak od Boga. Która jest w ogóle godzina? Niech mi ktoś powie. Kurwa, byłem blisko. 21:37. Minut... Ja pierdolę. Kurde. Minuta. Nie. Po prostu każdy w serduszku sobie tam odśpiewa w domu. Nie. No może wydaje mi się, że to jest moment, żeby porozmawiać, czymś, jakiś zmienić temat na jakieś taki bardziej miłe przyjazdy. Moje pośladki, moi drodzy. Tak, o tym chciałbym porozmawiać, bo ja się ostatnio dowiedziałem o sobie bardzo ciekawej rzeczy, że mamy strasznie spiętą dupę. W sensie nie wiedziałem, naprawdę. Pół roku chodziłem, tak mi ktoś w szyję weszło. Kojarzycie to uczucie? Że ani tego kurwa rozciągnąć, ani rozmasować, ani się wyspać. W końcu poszedłem do fizjoterapeuty, on mnie położył na tę kozetkę. Mówi: aha, tutaj masz napięcie. Tu ci się czakry krzyżują, to trzeba łokciem zamieszać. I mi palca w dupę wjebał. Ja mówię: no Sydney Polak to przynajmniej poślinił. Ten bez niczego wjechał od razu. Ja mówię: stary, co to odpierdalasz? A on mówi: zaufaj mi, tutaj masz punkt spustowy. Ja mówię: co ty pierdolisz? No nie ma żadnego punktu spustowego. Ale jakoś tak zahaczył w prawo, nie? Jakoś tak przeciągnął i czuję, taki prąd mi idzie po plecach, tak mi się wszystko rozluźnia. Mówię: mlasz mnie do ucha. Co kurwa? Zamknij ryj, mlasz mnie do ucha. I on tam na tym palcem w prawo i wszystko mi rzeczywiście tutaj puszcza, szyja mi odpuściła i ja pierdolę, pół roku z bólem chodziłem, Harry z Tybetu mi palcem w dupie wyleczył, no przecież
niesamowita sytuacja. I wtedy dowiedziałem się, dlaczego mam spiętą dupę. Otóż, żeby się nie zesrać, moi drodzy. W sensie, ja mam nadwrażliwość jelita grubego. Napór z góry powodował odpór z dołu. To był balans, którego nikt nie powinien naruszać. W ostatniej chwili złapałem. Naprawdę na wyjściu zacisnąłem dupę, wyjebało mi szyję. Mówię, okej. Czy to jest wybór, przed którym stoję po 30 roku życia? Albo będę chodził z pampersem, albo będzie mi szyję na kurwę. Ale zacząłem drążyć temat. Pytam tego Niko, mówię, stary, no, z czego to się bierze? Skąd takie napięcie w okolicy pośladków? A on mówi, stres, mój drogi. Stres, zastanów się, co ciebie w życiu tak naprawdę stresuje. I doszedłem do wniosku, że ludzie w internecie. I ja to jestem jedną z tych osób, co lubią tamte dyskusje caps lockiem bez przecinków. Oj, kurwa, można mnie spotkać. Nie no, była to dosyć dobra okazja w Trójmieście, żeby sobie podyskutować. W sensie tam pewnie życie ten motyw, jakby zamknęli tunel przy forum i stwierdzili, że trzeba pierdolnąć kilka przejść dla pieszych górą. O chuj chodzi, co to był za pomysł? Oficjalne wytłumaczenie władz naszego miasta, że chodzenie tunelem uwłacza godności pieszego. Co to jest, kurwa, godność pieszego? Niech mi ktoś wytłumaczy. Czy jest jakiś zakon braci pieszych bosych, którzy tak sobie godnie chodzą, ale któryś się potknie, głupi ryj rozwali, tu łamią mu nogi, straciłeś godność pieszego, wypierdalaj do tunelu. No nie, super rozwiązanie. Samochody górą, piesi dołem. I było tam dużo właśnie takich około lewicowych argumentów, które średnio mi przypadły do gustu, ale był też jeden wojownik prawicy, którego zapamiętałem. Mówił, moim zdaniem chodzenie tunelami w ogóle nie uwłacza godności człowieka. Albowiem moja babka była łączniczką w powstaniu warszawskim. Wy Jezus Maria, zamknij mordę chłopie, bo ci jebnę przez ten monitor. I wkurwiłem się, no nie ukrywam, ściana tekstu, tylko caps lock, żadnego przecinka. I chuj mi tylko trzy słowa odpisał. Nie zesraj się. W samo serce, moi drodzy. W samo serce. Nie no, ja szczerze mówiąc, mi się to pisanie w necie troszeczkę właśnie łączy z tą nadwrażliwością jelita grubego, jeżeli wiecie, co mam na myśli. W sensie, no ja dużo czasu spędzam na kiblu z telefonem w ręku. No, to jest, wydaje mi się, choroba cywilizacyjna, ale zaczyna mnie to martwić, bo czuję, że to mi odbiera poczucie męskości. Ja nawet zacząłem szczać na siedząco, żeby mieć dodatkowych 30 sekund na Instagramie. Co więcej, jak ktoś mnie tak na 5 minut zaciekawi, to ja po prostu udaję, że sram. Okej, teraz sramy, jest wszystko git. Po wszystkim potrafię podetrzeć sobie dupę, żeby uwiarygodnić to kłamstwo przed samym sobą. Mnie nikt nie sprawdza. I boję się, że to będzie eskalować. Bo jakby każdy nauk zaczyna się niewinnie. W sensie, jak jesteś alkoholikiem, to na początku sobie kitrasz gdzieś te małpki po chacie, tak? Rodzina chodzi za tobą, sprawdza cię. I boję się, że kiedyś moja narzeczona wejdzie po mnie do kibla. Filip, ty znowu nie jebie gówno. Znowu nie srałeś, przyznaj się. Przyrzekam, kochanie, sramy, mam już dosyć tych kłamstw. Ile razy będę słyszeć to samo? Zacznie mi zatrzaskiwać drzwi na kłódkę, ja tam będę walił. Błagam cię, kochanie, puść mnie. Naprawdę mi się chce strać teraz. Będę musiał chodzić po sąsiadach. Panie Waldku, pan mnie wpuści na 5 minut, kiedy ja zrobię panu gałę. Przyrzekam. To jest nauk, nauk. Nie wiem, do czego to prowadzi. Ale wydaje mi się, że zwiększa się taka świadomość społeczna, no właśnie problemu z telefonią komórkową, bo nie wiem, czy kojarzycie, była ta właśnie taka kampania społeczna, tam kilka różnych reklam, między innymi, że gościu rozmawia przez telefon i jego kilkuletnia córka wjeżdża na rowerku pod samochód. Kojarzycie to? Nie. No to było tego sporo. To ja i tak miałem opowiedzieć. W sensie ten typ nie przerywa rozmowy i w ogóle nie wygląda na zmartwionego, nie? Ciekawi mnie, jaki był dalszy ciąg. Ty? Marzena? No co nam chłop na pasach potrącił? O Jezu, a ty jak twoja matka, wszystko musisz wiedzieć od razu, no. No nie wiem, czy żyje, nie widzę stąd. No ale jaki problem jest? Podejdę, zobaczę, tak? Dobrze. Nie, rowerek to będziemy musieli na eliksie poszukać. To cała rama pogięta. To robię bań, no. No czekaj, kończę, bo tu chłop mi wyje, no. Już dobra, no już się stało, no już się nie odstaje, nie stanie, no. Już nie ma co płakać nad rozlanym dzieckiem. I gościu, ale ja mam córkę w tym wieku. A, potrafią gówniary dać do wiwatu. Oj, sam wiem najlepiej. I zbiera się tłum gapiów, no chcą jakoś zareagować. Człowiek potrącił dziecko na pasach. Prawie, że dochodzi do samosądu. I ten ojciec występuje przed tłum i mówi, dobrze ludzie, wstrzymajcie się.
Chcecie skreślić człowieka tylko dlatego, że popełnił jeden błąd? Sam widziałem, jak gówniara wjechała na czerwony. I ludzie tak stoją, myślą, mówią, nie no. Dobrze, dobrze mówi. Dobrze mówi, rację ma. No, no gdzie kierowcy wina? No nie wyhamował ślisko, bo rodziców wina. Rodziców wina, pytam się, gdzie rodzice byli, jak dzieciaka pilnowali. I ojciec mówi, ja jestem jej tatą. Stałem tutaj. Nie byliśmy z żoną gotowi na dziecko. Ale nie ma w tym kraju dostępu do legalnej aborcji. Poza tym wiecie, ile kosztował ten rowerek? Wiecie, ile nadgodzin musiałem wziąć, żeby na niego zarobić? I ludzie jak stoją, myślą, mówią, nie no. Dobrze mówi. Dobrze mówi, rację ma. No gdzie rodziców wina zapracowanych na dwa etaty ciągną? Szkoły wina. Szkoły wina. Za moich czasów była karta rowerowa. Uczyli nas, jak bezpiecznie poruszać się po mieście. I w tym momencie z tłumu występuje dyrektorka pobliskiej szkoły podstawowej. I mówi, nie, szkoły wina jest. Kuratorium odebrało nam godziny, wszystko poszło na religię. Kościoła wina. Wtedy z tłumu występuje wikary pobliskiej parafii. I mówi, nie, kościoła wina jest. Bóg tak chciał. I wtedy z nieba przemawia sam Pan Bóg. I mówi, nie chciałem, ale gówniara nie odmawiała papieża. Co ja powiedziałem? Gówniara nie odmawiała papieżowi. I wtedy z nieba wstępuje duch tej dziewczynki. I mówi, zamknąć mordy. Samobuja zajebałem. Ten żart jest za długi. Tak, zmieniając temat, wiecie, ile kosztuje w tym kraju utrzymanie jednego małoletniego penitencjonariusza, takiego, w sensie takiego kurde chuja małego w zakładzie poprawczym, tak żeby nie spierdolił przez miesiąc? W sensie mówimy o najdroższym zakładzie w Polsce. Podpowiem tylko, że jest tam 9 osadzonych i pracuje tam 47 osób. Ile może kosztować utrzymanie jednego tam typa przez miesiąc? 9 tysięcy, to jest twój strzał. Uwaga, 25. Słuchajcie, moi drodzy, rekord Polski to jest 50 tysięcy złotych miesięcznie. 50 koła. To jest mniej więcej tyle, ile zarabia piłkarz Legii Warszawa. I przekłada się to na podobne sukcesy na arenie międzynarodowej. Ale wydaje mi się, że 50 tysięcy to jest budżet, z którym można zrobić dużo dobrego, no bo z czego biorą się problemy takich dzieci? No z chaty, z patologii. Po prostu wydaje mi się, że za 50 tysięcy miesięcznie to można kupić naprawdę przyzwoitych starych. Znaczy, gdyby do moich rodziców ktoś z MOPS-u zadzwonił. Patusa, za 50 koła miesięcznie nie wzięliby? To moja matka by miała... Będziecie mieli nowego braciszka. Ja mówię, mama, ale nowy braciszek topi mi łeb w kiblu i mówi, że będzie mnie cwelił. Przyzwyczaisz się tam. Nie no, można narzekać na polski rząd, ale trzeba przyznać, że będziemy w końcu potęgą. Będziemy potęgą militarną. Będziemy mieli te 300 tysięcy ludzi. Będziemy mieli HIMARS. Będziemy mieli kurwa F-540. Wszystkich rozjebiemy. Chociaż ja uważam, że jest tylko jeden sposób, żeby Polska była naprawdę potęgą militarną. Potrzebujemy armii klonów. I dawca nasienia może być tylko jeden. Mariusz Pudzian-Pudzianowski. Polski kapitan Ameryka albo amerykański kapitan Polska, chuj wie. Wyobraźcie to sobie, wjeżdżają Ruscy, naprzeciw nich 300 tysięcy Mariuszów bez koszulki. Na każdej klacie blachy Pruszyński. Nie mamy ropy, więc każdy ciągnie czołg. To jest polska siła. Nie, lepiej mi się żyje w tym kraju, coraz lepiej. Mogę legalnie palić marihuanę, normalnie. Mogę, tak jest. Mogę, biorę udział w badaniu medycznym. Elegancko, dostaję co miesiąc 10 geta jarania i muszę je spalić dla dobra przyszłych pokoleń. Także nie dziękujcie, rodacy. Nie, chuj wie, czy to jest tam legalne, ale dają jaranie, także tam za bardzo nie pytałem. Ale mieliśmy normalnie spotkanie z prawnikiem, nie? I pytam, mówię, dobra, panie papuga. Ale co, jak mnie psiarnia jebnie z tym tematem? A on mówi, spokojnie. W razie jakichkolwiek problemów wyciągasz pan legitymację uczestnika badania. No wiesz, szczerze, mnie się zdaje, że to ni chuja nie przejdzie. Co ty opowiadasz?
A on mówi, spokojnie, spokojnie. Jakby były jeszcze jakieś pytania, to prosisz funkcjonariusza, żeby odwrócił legitymację i zeskanował kod QR. Ja mówię, nie wiem, czy zawijała kiedyś pana psiarnia. Ale to raczej nie jest moment na skanowanie kodów QR do chuja. I przyznam szczerze, że ja żałuję. Żałuję, no bo ja liczyłem, że mnie tam jedną, wiecie, jakieś 1,5 grama, 2 gramy, to jest żaden przypał, ale tam można na Instagramie... Co kurwa, co? Za niewinność! Co? Do grypcującej na te 4,8. Nie no, liczyłem, że trochę się jakoś na tym wypromuję, ale najbardziej tam chciałem mieć taki proces o wolność słowa, nie? Najpierw, żeby mnie Korwin pozwał. I bym przyszedł do tego sądu, tam byłby taki czarnoskóry sędzia z amerykańskich filmów, który by miał minę srogą, ale jednak pełną zainteresowania. I mówię, czy oskarżony przyznaje się? Jakoby insynuował, iż Janusz Korwin-Mikke uprawia seks w ten sposób. Ja mówię, wysoki sądzie, bardziej w ten sposób. I zaraz, zaraz. Czy oskarżony jest pod wpływem marihuany? Ja mówię, o nie chuju, skanuj kod QR. Tu jest wszystko napisane. W nic mnie nie wjebiecie. W tym samym czasie na sali sądowej obok Sydney Polak. Ja nawet kurwa nie jestem lekarzem. O co wam chodzi, ludzie? Wiecie, sądy w Polsce działają bardzo powoli, więc jeżeli Korwin pozwałby mnie dzisiaj, to ten proces odbyłby się, nie wiem, za 6-8 lat. Jeżeli on w ogóle by go dożył, to byłby już takim kompletnie starym, stetryczałym dziadem, który coś by tam mamrotał sobie pod nosem. 13 lat miałem, pamiętam. Marzenka 14 miałem. Jeśli do sadu poszli. Cnoty mi sprzedała za 16 jabłek. Tak się nauczyłem, co to kapitalizm. A Ziobro to był kurwą od zawsze. To ja od zawsze. A ja w tym momencie, Boże Janusz, nie przestawaj. Dziękuję wam bardzo, było znakomicie dla was wystąpić. Zróbcie pałac, z państwem również Piotr Klin. Dzięki i do zobaczenia.